wszystkich bardzo serdecznie w niestety ostatnim odcinku Najlepszej Pięćdziesiątki, no ale tak czy inaczej przyjemne rzeczy szybko się kończą i pięćdziesiątka również, ale dzięki temu jesteśmy bliżej świąt i uprzyjemniliśmy wam ten czas oczekiwania. Słuchajcie, za chwilę zobaczycie 10 najlepszych gier naszym zdaniem, do których absolutnie możecie sięgnąć, a nie musicie myśleć, czy są to dobre gry, po prostu idźcie do sklepu i kupcie, jeśli jeszcze nie wiecie komu coś kupić na prezent. Oczywiście pozostałe 40 też jest dobre, ale to jest przecież ostatnia dziesiątka, więc muszę coś fajnego powiedzieć. I pamiętajcie, że to jest ostatnia szansa, żeby wygrać coś w tym cyklu filmików. Już wylosowaliśmy 4-5 gier nawet. Dzisiaj mamy jeszcze jedną grę. Więc już nie ma co subskrybować, tylko po prostu już musicie poczekać na to losowanie. Ale powinniście byli to zrobić wcześniej, subskrybować. Jeżeli to zrobiliście, to teraz macie szansę. A jeżeli tego nie zrobiliście, to w ramach aktu żalu, że nas oglądacie, a nie subskrybowaliście, to teraz to zróbcie. Bo my tutaj się staramy bardzo dla was, a to dla nas będzie fajne, jak nas zasubskrybujecie. Tak jest, i miłe, i będzie nam się to jeszcze przyjemniej robiło. Ale przechodzimy już do gier. I dziesiątkę naszego epickiego zestawienia otwiera gra rodzima, polskiego autora, polskiego wydawnictwa, a jest to gra pod tytułem... I nie dzieje się w Polsce. I nie dzieje się w Polsce. Jest to gra pod tytułem Robinson Crusoe. Gra przygodowa, nie taka lekka, kooperacyjna, która ma różnego rodzaju scenariusze. Jesteśmy na tej nieszczęsnej wyspie albo zamykani, albo gonią nas kanibale, albo uciekamy przed, nie wiem, coś tam King Kong, albo wybucha... albo wybucha wulkan. No generalnie naprawdę coś może się w tej grze fajnego stać. Do tego mamy różnego rodzaju postacie. Nie, dzięki. King Kong wybucha. Coś fajnego się może stać. To jest gra przygodowa, przynajmniej coś się dzieje. Przygód nie brakuje. I tak, przygód nie brakuje. Ale co, chcielibyście oglądać Indiana Jonesa, który by, co przepraszam, robił? Strzelał do nazistów. Wszystko, zawsze jak strzelasz do nazistów, to co robisz jest dwa razy lepsze jak strzelasz do nazistów. Teraz stare jeszcze tego w Robinsonie Crusoe nie ma, ale tutaj dajemy wydawcy pewnego rodzaju, nie wiem, pomoc? Hint. Insight od Marka, tak jest. Dodajmy strzelanie do nazistów. To w Robinsonie Crusoe, ta gra będzie jeszcze lepsza. I oczywiście pamiętajcie, co zawsze mówię, że wszystko jest lepsze jak jest Cthulhu, więc gdzie jest dodatek Cthulhu? O, i ten bardziej pasował niż strzelanie. A reporter klika kciuka w dół. Słuchajcie, generalnie naprawdę fenomenalna gra, chyba najwyższa. Wyżej pozycjonowana gra polska na rankingu BGG, to trzeba docenić, ona jest chyba 21 na liście. Ale bardzo wysoko. Ona się trochę zmienia, ale generalnie to jest chyba najwyżej pozycjonowana gra polska. Świetna produkcja, troszeczkę moim zdaniem za ciężka jak na pełną kooperację, ale mimo tego, że nie jestem fanem tego typu gier, się przemyślałem. Bardzo dobrze bawiłem, super, świetny klimat, a ja Robinson od małego, odkąd przeczytałem książkę, kocham. I jak nie graliście, to warto dać jej szansę, przede się przez instrukcję z pomocą forum, z pomocą nowej edycji i naprawdę przeżyć tą świetną przygodę na zaginionej wyspie. I to jest naprawdę gra, w której można poczuć, że przeżywamy przygodę. Tak. To, co robimy, ma się, tak powiem, ma związek z tym, co się dzieje na planie. Mechanika może nie jest za łatwa, ale na pewno odda wam to, co na samej planszy się dzieje. I bardzo gorąco czekamy. To też jest pytanie chyba takie, które denerwuje, że tak powiem, osobę odpowiedzialną za to. Pozdrawiamy pana Ignacego. Kiedy będą Marsjanie, czyli Robinson w kosmosie? Bo bardzo czekamy. Bardzo czekamy. Tak. Robinson oczywiście w kosmosie już niedługo. Oczywiście mówimy to tylko i wyłącznie w trosce o kolejne miejsca na tej liście za rok. Tak jest. Dokładnie. I liście Board Game Geeka, żeby było jeszcze wyżej. Tak dokładnie. A Mars teraz jest na topie. Poprzednią dziesiątkę, jeżeli oglądaliście, była mocno zdominowana przez gry jednego wydawnictwa i tutaj do tej top dziesiątki top w ogóle również zaliczyło się parę gier tego wydawnictwa, ale na razie przejdziemy do jednej. Ja osobiście jestem fanem gier z klimatem, co nie znaczy, że nie doceniam dobrego, ciężkiego mózgotrzepa, jakim potrafi być Eurosuchar. I tutaj mamy najlepszy dla mnie przykład takiej gry, mianowicie gra Alchemicy od Czech Games Edition. Która może jest ciężka, ale jednak ma klimat. Tak jest, to jest świetna gra, worker placement, gdzie musimy po prostu zarządzać swoim akademickim panem, profesorem, który przychodzi do wioski i musi opracować jak najwięcej opracowań naukowych na temat alchemonów, czyli odkryć co z czego się składa, w jaki sposób zamienia się w mikstury. Gra
ciężka, wytłumaczenie jej zajmuje dosyć dużo czasu. A jeśli ktoś twierdzi, że jest za mało ciężka, to jest dodatek. To jest dodatek, który czyni ją jeszcze bardziej cięższą. Natomiast gra jest przepełniona klimatem, to naprawdę czujemy grając, mamy wrażenie, że jesteśmy w tym miasteczku akademickim. I żeby ta gra była jeszcze ciekawsza, czyli za każdym razem był ten element zagadki, rozwiązywania, właśnie odkrywania tych alchemonów, pomaga nam w tym aplikacja. Nie przerażajcie się tego, to nie jest tak, że gra jest zdominowana przez aplikację. Ta aplikacja służy do tego tylko, żeby nam pomóc, żeby kontrolować tą zagadkę, żebyśmy po prostu nie mieli z tym problemu, że ona zawsze była świeża i nie zepsuje sobie gry. Rewelacyjna gra. Po prostu, jeżeli ktoś mi pyta o grę Worker Placement, ciężką, ale z klimatem i bardzo przystępnej cenie, naprawdę, bardzo przystępnej cenie, alchemicy zawsze po prostu wypycham to do wszystkich. Znaczy Kados pewnie się skoncentrował się oczywiście bardzo dobrze na mechanice, jak ta gra działa. Ta również gra, żeby jeszcze, nie wiem, dopiąć taki creme de la creme, pięknie wygląda. Tak, słuchajcie, tutaj jest to... Fajnie wydane jest. Jest absolutnie rewelacyjnie, profesjonalnie wydane. Trzeba oczywiście tak poskładać poszczególne elementy, no ale dobra. O, jak się siedzicie razem swoim ekranikiem, macie tutaj swój kociołek i mieszacie tak, składniki, robicie, macie tutaj ten wykresik, zastanawiacie się, to się łączy z tym, czyli jeżeli to ma plus, to musi być minus i naprawdę, no macie, rozwiązujecie, to te notateczki trzeba robić, rewelacyjna gra, naprawdę, słuchajcie, można wysilić umysł. Robienie notateczek nie jest czymś, co musiał powiedzieć w bioplanszowej, ale nieważne. Nie, polecamy grę Alchemicy. Fajna pozycja. Jak widzicie, odkryliśmy tutaj fana tejże gry. Wielkiego. Jedziemy dalej. Kryptofan. Na pozycji 8 znalazła się kolejna gra przebojem wdarta tutaj z Essen, która miała tam swoją bodajże premierę, jeśli nie mylę, czyli pozycja Not Alone belgijskiego małego wydawnictwa, która opowiada o losach grupy rozbitków na obcej planecie, których ściga tajemniczy potwór i stara się ich przejąć i zagarnąć ich, wcielić do swojej planety, zagarnąć ich psychikę. Świetna pozycja, super klimat. Gra dosyć prosta, po prostu zagrywamy karty, gdzie się ukrywamy, potwór zagrywa na karty, które leżą na stole, gdzie się wysyłane są jego miniony, gdzie on atakuje w tej turze i sprawdzamy, gdzie kto uciekł, gdzie się jacy rozbitkowie ukryli, a gdzie zaatakował potwór. Super mechanika, dosyć prosta tak naprawdę gra, szybka, na pół godziny tak naprawdę wystarcza, żeby rozegrać jedną partię ogarniętych ludzi. Do dużej liczby graczy można fajnie pograć, naprawdę sporą liczbę, bo nawet do 7 graczy może tam spokojnie grać. I naprawdę przyjemnie się w to gra, świetna pozycja, małe pudełeczko z całą masą zabawy, no i przebojem, jak mówię, wdarła się, spróbowaliśmy w Essen I od razu się podobało. Bardzo się tego, że się wciągnie w tą grę. Słuchajcie, gra, która klasycznie dzieli między tej strony, właśnie jedna osoba wciela się właśnie w tą osobę, która stara się nas upolować, cała reszta, nie wiem, lata, stara się, nie wiem, uciekać, ukrywa się, po prostu ukrywa się, ale w momencie, kiedy wchodzimy na kolejne jakieś tam elementy tejże planety, dostajemy nowe możliwości. To jest fajne. Wiecie, ta gra, kiedy ja zobaczyłem tą grę, nie zagrałem, to stwierdziłem, kurczę, ta mechanika jest tak prosta, że aż tu, że nikt na to do tej pory nie wpadł. Tak, tak. To jest pierwsze wrażenie po tej partii. Elegancka, prosta mechanika, potrafi się dobrze sprawdzić i słuchajcie, naprawdę ona tak wysoko się wdarła tutaj takim klinem. Nie strasznie, w top 10. Słuchajcie, w top 10 zapewne. Żeby was nie trzymać w niepewności, tę grę będzie można w Polsce chyba już niedługo dostać. Tak, powiedziała, że będzie wydana po polsku przez GFP. GFP. I GFP to chyba nawet nie w modelu wspieram, tylko po prostu zostanie normalnie wydana, więc. Po Bożemu, tak, jak to się mówi. Więc, to też by przyczynił lepszego PR-u. Bardzo nas to cieszy, bo naprawdę stajemy za tą grą, myślę, całą trójką. Zdecydowanie. Zasługuje tak na polskie wydanie i jak tylko się pojawi, to się zainteresujcie, bo warto w Not Alone grać i warto ją mieć w swojej kolekcji. Super pozycja, bardzo serdecznie polecam. Piękny potwór kryje się w tym małym pudełeczku. Kolejne miejsce na naszej liście zajmuje gra trochę wojenna, osadzona w klimacie starożytnych greckich bogów, gdzie mamy fajne plastikowe figurki, ciekawą planszę, czy już wiecie, co to jest za gra? Słuchajcie, ta gra nazywa się po prostu Cyklady, czyli dla tych wszystkich, którzy chcą skorzystać, chcą sobie pograć w grę, nie jakąś super mega skomplikowaną, wojenną, ale jednak chcą właśnie taki poczuć klimat rywalizacji już na planszy, kiedy będziemy wyrzucali poszczególnych graczy, kiedy będziemy wysyłali nasze jednostki, to trzeba zauważyć, które inaczej wyglądają. To nie jest tak robione od sztampu te plastikowe jednostki, ale one już będą się czymś więcej różniły.
Gra jest dla mnie naprawdę fenomenalna, ponieważ łączy tak wiele różnych fajnych elementów. Mamy właśnie to, co mówił Piotrek, czyli trochę tej takiej walki, czyli mamy jednak bicie się, będziemy atakować różne wyspy, ale to nie jest gro tej gry, tak? Bo mamy też rewelacyjny system licytacyjny, gdzie będziemy licytować się o wpływy, o poszczególnych bóstw. Musimy o nich zadbać, musimy po prostu wyłożyć na nich kasę, kupić im jakieś dary, żeby ten Bóg pozwolił nam na zrealizowanie naszych akcji, co niekoniecznie musi się udać, bo ktoś może nas po prostu przebić. Więc mamy tutaj licytację, mamy tą wojnę, mamy budowanie różnego rodzaju budynków na naszych wyspach, które też będą wspomagały nasze po prostu plany. Mamy tak wiele różnych sposobów grania w tę grę, to jest po prostu świetny, dobrze skomponowany produkt. Bardzo i ładnie wyglądający. Czym byłaby gra osadzona w mitologii właśnie greckiej bez różnego rodzaju mitologicznych potworów, które też się pojawiają na planszy, też świetnie wyglądają, są różnego rodzaju opcje malowania dostępne w internecie. Tutaj jeszcze bardziej ta gra nabiera klimatu. Tak więc polecamy. Zdecydowanie fajna gra. Jedna z warto najfajniejszych spróbować. Gier, które można wyłożyć. Dużo fajnych elementów. Nie tak skomplikowanych, można to wytłumaczyć i zasiąść do złożonej gry. Nie tak krótkiej, ale fajnej i serdecznie polecam. Będzie się dobrze bawić po prostu. Na pozycji szóstej kolejna gra karciana i kolejna gra karciana, w której nie ma zbyt dużo negatywnej interakcji, pachnąca lekko pasjansem, ale ze świetnym klimatem, oddającym całkiem źle moim zdaniem mechanikę, chociaż to już dyskusyjne, czyli Race for the Galaxy, czyli zbuduj karciankowo swoje własne kosmiczne imperium. Bardzo szybka, bardzo przyjemna pozycja z bardzo takim ciekawym systemem ikonografii, które mówią, co dana karta robi, jak wpływa nasze imperium. Mamy grę podzieloną na fazy, w tych fazach dzieją się różne rzeczy, eksplorujemy sobie kosmos, zasiedlamy planety, rozwijamy technologię, produkujemy surowce i te surowce sprzedajemy albo je zużywamy. I na pierwszy rzut oka, jak ktoś wyciąga te karty z pudełka i patrzy na te po prostu, kurwa, co tu się dzieje, jakieś ikonki, jakieś minusiki, plusiki, cuda na kiju. A jak już w to wejdziemy, to po prostu patrzymy na kartę i w 3 sekundy wiemy, co ta karta robi, jak działa. I bardzo przyjemnie się w tą grę gra, bardzo szybko. Ja jestem wielkim fanem, ma już gra wiele dodatków. Ja też. Żeby nie było, właśnie, bardzo to nie jest tylko moje polecenie, taka wysoka pozycja. Czytaliśmy na tą tak powiem, grę. Mi się tak bardziej podoba chyba w niej to, że właśnie Marek powiedział, że ona jest lekko pasensowa. To jest prawda, bo budujemy swoje imperium. Jest dodatek, który wprowadza możliwość przejmowania planet, ale ten element nie jest najmocniejszy. Natomiast najfajniejsze jest to, że musimy próbować, pomimo tego, że gramy w swoim tablo, zgadnąć, co druga osoba zagra. Ponieważ jest to mechanizm, który znamy z Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy, czy ten klasyczny Puerto Rico. Tak. Czyli zagrywam, jaką ja chcę zagrać akcję, przeciwnik zagrywa, jaką on chce zagrać akcję. Zakryte i możemy skorzystać z akcji przeciwnika. Możemy zgadywać, co on tam wziął. Patrzę na to, co on ma na stole, co on może się zagrać. No to ja spróbuję zagrać to z nadzieją, że on zagra inną akcję. No i może trafi, może nie trafi, może zmarnuje ruch, może uda mi się świetnie wykorzystać. Tak jest. Bardzo fajny element i dobrze tutaj się sprawdza w tej szybkiej, 20-minutowej właściwie. No, bardzo szybka rozrywka. Ja tylko chciałbym dodać na zakończenie, że przy rejsie trzeba było też docenić pewnego rodzaju pewność wydawcy w momencie, kiedy wypuszczał tę grę. W momencie, kiedy ta gra znalazła się na rynku, znajdowały się pewne ikonki, które zadziałały dopiero w dodatkach. Tak, to prawda. I to słuchajcie, tak, to jest mechanika, którą ja osobiście nie przepadam. Ale to jest pewnego rodzaju też pewność, wypuszczam tytuł i wiem, że on sprawdzi się na rynku lub mam duże do tego prawdopodobieństwo. Tutaj akurat przystaję na tym, że to nie było troszeczkę jak z osadnikami z Kataru, ponieważ osadnicy byli grą, która została wypuszczona po tym, jak zostało z niej wycięte 60% tego, co wymyślił twórca. Więc mamy grę, którą wymyślił sobie, chyba Tom Lechman się nazywa autor tej gry, wymyślił sobie jakąś tam swoją grę, przychodzi wraz i mówi, wiesz co, spoko, ale te 40% gry to musimy wrzucić i damy to w dodatkach. Więc zostają nam karty, które działały z całą mechaniką, no i mamy to w dodatkach. Ale jest też taka prawdopodobieństwo, że tak to zostało. Ale na przykład jeśli chcielibyście pograć jeszcze bardziej okrojone Race for the Galaxy, to zapraszam do gry, która absolutnie nie przypomina Race for the Galaxy, nie nazywa się w ogóle Galaxy, nie ma w ogóle Race w tytule, nazywa się Zbuduj swoje miasto. Czyli gra tego samego autora, która jest po prostu tak ekstremnie agresywnie pocięta, jeśli chodzi o zasady, została tylko po prostu goła mechanika i zeszliśmy na ziemię.
milion informacji. Rise for the Galaxy, jedna z tych też gier, którą na przykład moja żona bardzo lubi i dzięki niej też przekonała się do nowoczesnych gier planszowych. To jest właśnie, to było na początek, nie, to jakoś dziwnie wygląda, potem baf, 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 partia za partią, naprawdę. Kolonizacja, development, kolonizacja, settle, trade, trade! I Carlos Polek. Kolejna gra o kontroli nad światem, kobiety się garną, następna gra. Pozostajemy w kosmicznym klimacie, ale tym razem podejdziemy do niego bardzo, bardzo humorystycznie. A jak mówimy o humorystycznych grach, no to wiadomo, że mówimy o grze od Czechów. Tak jest! A tą grą jest ile tych gier od Galaxy Tracker, też od Czechów Edition. Gra, która jest, łączy dwa takie segmenty. Jeden to jest taki Carcassonne na speedzie, kiedy z jednej wspólnej puli będziemy budowali nasze statki, będziemy musieli dokładać tutaj silniki. Tak, tutaj wykładamy silniki, tutaj działa, tutaj muszę mieć miejsce dla swoich mieszkańców, tutaj muszę mieć odpowiedni ten moduł, tutaj muszę mieć pole siłowe, silniki. I robimy to szybko, budujemy. Po czym sprawdzamy sobie nawzajem, czy udało nam się zbudować bez błędów ten statek. Na połączeniach. Tak, na połączeniach, w połowie statek już nam się rozpadnie. A potem startujemy przez kosmos. A później startujemy przez kosmos, losujemy różnego rodzaju karty i tam mogą stać się różne dziwne rzeczy. Mogą nas, nie wiem, zaatakować piraci, może nas trafić jakiś tam meteor. Deszcz, meteoryt. Możemy zamknąć, jeśli oczywiście mamy miejsce, jakiegoś tam kosmite. Możemy zbierać różnego rodzaju fajne rzeczy, surowce, które jeśli dolecimy, a to jest najfajniejsze w tej grze, ja doskonale o tym wiem, ponieważ dla mnie w tej grze wyzwaniem jest w ogóle dolecieć. I kiedy jednak dolecimy, nasz składający się z różnego rodzaju części zamiennych stateczek, okręcie jakieś tam kosmiczne, po prostu przypomina jeszcze bardziej kosmiczny złom, ponieważ mogłoby na przykład odpaść, nie wiem, ponad połowa i dolatujemy tak, ledwo się telepiąc. I tak jest, i po prostu nie ma, później dostajemy punkty i dawaj, zagrywamy, gramy kolejne rundy, które toczą się już na nieco bardziej zaawansowanych statkach. Po prostu musimy więcej tych katalogów dobrać. Bardzo, ale to bardzo fajna gra. No ale jaka to może być gra? Uczucie, kiedy właśnie dolatujesz tym takim wrakiem, który masz silnik, jeden ludzi w tym statku i dolatujesz i już tak jest, udało mi się. Dokładnie. Naprawdę. Super jego świat daje ta gra. Ja ją też lubię za to, że ona rozbija taką grupę planszówkowców, którzy siedzą po prostu, są móżdżą nad tymi grami. Oni siedzą po prostu móżdżą i mordują czasami te gry. Ja wtedy rzucam przeżonką przez galaktykę na stół i te osoby po prostu truchleją w tym momencie, bo jak on ma szukać tych kafelków i je układać, po prostu ja widzę, jak mu ta mina żyje, że on teraz nie musimy tutaj siedzieć i myśleć, a to dołożę tutaj, bo ja w tym czasie już złożę statek i ha! Czas się skończył. I kolejna gra, którą naprawdę można wyłożyć dla ludzi, którzy nie grają często w gry planszowe, a i tak będą się naprawdę świetnie bawić. Wystarczy, żeby wytłumaczyć je. Silniki muszą być z tyłu, żebyś poleciał. Działka z przodu. Gramy. I dawaj, gramy. Zobaczysz, co się stanie. I zobaczysz, co się stanie. Bum. Może dolecisz. Świetna gra. Bardzo polecam. Bardzo polecam. Na czwartym miejscu gra, która tak delikatnie obtarła podium, ale niestety jednak obtarła. Smyra to trzecie. I niestety nie dosmyrała się nie do podium. Słuchajcie, jest to gra tym razem z kosmosu, schodzimy już nieco na Ziemię i wchodzimy w postapokaliptyczny klimat. I można powiedzieć, zostajemy w kręgu wydawniczym polskim, czyli już pewnie wszyscy wiedzą, że jest to gra pod tytułem Neuroshima Tactics. Nie, to Tactics raczej nie. Żarcik, nie, absolutnie. Jest to Neuroshima Hex, gra niesamowicie zasłużona. Teraz już poszła trzecia edycja, której oczywiście my jako Gator TV patronujemy, więc co możemy powiedzieć, jak nie tylko, że ta gra jest po prostu wielka. Cała masa armii dodawanych. Już Michał Racz mówił, że on już tych dodatków nie chce jakoś specjalnie robić. Dajcie mi spokój, ale gracze chcą te dodatki. By the way, pozdrawiamy Michała. Teraz właśnie wszedł nowy dodatek, właśnie Deathbed, gdzie naszym zostaje nam oddana zombiaki, które po prostu będą się fajnie tam mnożyły na planszy. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Taktyczna masa turniejów, świetna scena turniejowa. Tylko grać, kto nie grał, ten trąba. Tak jest. Ale znowu po raz kolejny bardzo mnie cieszy powiedzieć, że to jest chyba jeden z największych sukcesów wydawniczych Polski za granicą. Znowu jest to Porta, gratulujemy. Gra, która się sprzedała
wielu wydaniach językowych na całym świecie. Tak. To jest chyba jeden z takich pierwszych produktów, który po prostu w ogóle też Portal jako wydawnictwo pokazał na świecie. I słusznie zasłużenie, ja pamiętam, że pierwsza edycja to jest jedna z tych wielu gier, to jest po prostu dzięki którym też znowu udało mi się wciągnąć, wrócić do gier planszowych, no bo po długiej przerwie, takiej niedosycie, no to człowiek wraca. To jest straszna historia tutaj do opowiedzenia kiedyś. Syn marnotrawny wrócił na łono gier planszowych. Był taki okres, kiedy nie było... Dziękujemy Ignacio, piwo mu dajmy jakieś. Neuroshima Hex po prostu znowu rzuciła w ten wir. Taka... Jedna z tych wielu gier, niewielu gier, które rzuciła mnie w ten wir gier planszowych. Ale Neuroshima też pokazuje bardzo fajną drogę, jaką przeszły gier planszowe w Polsce. Jak ktoś mniej więcej pamięta, oczywiście pozdrawiam wszystkie te osoby, które pamiętają pierwszą edycję. Jeszcze te armie, które nie do końca były dobrze nadrukowane. Druga edycja dużo lepiej wyglądająca, no i trzecia absolutnie pięknie. Jeszcze 2,5 było po drodze, 2,5. Tak, 2,5. No i trzeci oczywiście Majstersztyk, który po prostu miażdży wykonaniem, jakością komponentów i tym, co jest najważniejsze, czyli absolutnie fantastyczną mechaniką, która jest oczywiście wrzucona w mój ulubiony postapokaliptyczny świat. Jeżeli super, nie grałeś, no rusimy Hex, idź napraw swój błąd. W tak tym jest. Momencie. Na już. Wstań. Tylko poczekaj, obejrzyj do końca. Nie. Obejrzyj po tym, jeszcze wiele gier poleciłem. Dokładnie. To była czwarta ale pozycja. Zanotuj. Przechodzimy na podium. Drodzy widzowie, przechodzimy do wielkiej trójcy, przechodzimy do podium ostatnich trzech pozycji. Czekaliście na to 5 tygodni. Ci, którzy nas znają, pewnie troszeczkę już wiedzą, jakie tutaj gry się pojawią, co wybraliśmy nasze najlepsze gry. No i powoli zaczynamy, był to pewien konsensus, każdy z nas tutaj wprowadził jedną ze swoich super ulubionych pozycji i zaczniemy ode mnie. Ja najmniej się kłóciłem, więc zostałem trzecią pozycję, co zrobić. Nie, po prostu przy kolejnych pozycjach było więcej zgody. Tak, tutaj no, jest prawda. pełna zgoda, jeśli chodzi o miejsca. Nie, jeszcze będziemy się później na ekranie, jest pełna zgoda, ta jasno, oczywiście. Tak, zgoda, dobra. Dobrze. Pokażemy. Wszystkie te trzy pozycje są według nas rewelacyjne, musieliśmy się zgodzić w jakiejś kolejności. Tak, jest, to tak była wyszło. Długa walka. Ale już nie przedłużając, pozycja trzecia na liście top 50 Game Troll TV, rok 2016 to Battlestar Galactica! Brawo! Świetna po prostu gra kooperacyjna z elementem zdrajcy, świetna przygoda, każda gra jest po prostu inna, każda rozgrywka jest inna, już tyle razy grałem w tą grę, naprawdę 120-130 razy pewnie spokojnie, miałem taki rok, że grałem dwa razy w tygodniu w tą grę, po prostu rozgrywałem 4 osoby i za każdym razem ta rozgrywka jest inna, za każdym razem nie jest nudna, te mechanizmy się nie znudziły, cały czas w nią gram. Od 3 do 6, 7 graczy nawet może w tą grę grać, wcielają się w ludzi, którzy starają się przetrwać przelot floty ludzkiej, która ucieka przed cylonami, takimi terminatorami przyszłości, którzy ich tam ścigają, starają się lasę ludzką wybić. Terminatorzy przeszłości. Dobra, nie ważne, cicho. Jeden z nich jest właśnie cylonem ukrytym i przeszkadza im. Jeden albo więcej, że się na tego obejdziecie genialny serial. Serial się bardzo fajny, pomaga w rozbudowaniu, chyba tak już oglądał serial, to ma dodatkowe propsy w grze, jeszcze bardziej mu się ona podoba. Tak, a jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli grać w grę kooperacyjną, to grajcie w grę, która jest motyw zdrajcy, bo bez motywu zdrajcy gry operacyjne są nudne. To takie przesłanie dwójka Marka dzisiaj do was. I jak będziecie grali w grę kooperacyjną z motywem zdrajcy, to nie ma i nie będzie lepszej gry niż Battlestar Galactica, która ma tak świetnie dopracowane, tak świetnie rozwinięte mechanizmy. Trzy dodatki tutaj zostały wydane. Te dodatki bardzo fajnie ją wzbogacają. No, po prostu no, super pozycja, sam miód, cud i orzeszki. A ja powiem coś, czego Marek i Carlos się być może nie spodziewa. I teraz uwaga. Carlos, ręka gotowa. Ostatnio do mnie po którejś tam lekcji podeszli moi uczniowie i zapytali się, czy mógłbym zagrać się z nimi w jakąś grę. Ja powiedziałem, dobra, słuchajcie, rzućcie tytuł, nie ma problemu, zagram z wami. I tą grą okazała się gra pod tytułem Battlestar Galactica. High five dla uczniów. I teraz tak jest, i teraz co zrobił Piotruś? Piotruś powiedział, że oczywiście z wielką chęcią z wami zagrać i ta gra po prostu mi się podobała. To dlatego, że tysiące widzów zamarło przed telewizorami. Czyli po prostu nie podoba ci się, jak przegrywasz z nami, tak? Co? Dlatego ci się to nie podobało, bo przegrywałeś z nami. Nie, tak? Przegrywam z wami. No oczywiście przegrywasz z nami. Cały czas. Ale nic innego nie robię. Ja już nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo Marek powiedział wszystko naprawdę o tej grze. Ja też za każdym razem rękoma i nogami mogę się zastawić za Battlestar Galactica. Gra. Fenomenalna gra z fenomenalną mechaniką i klimatem, to jest dla mnie zawsze najważniejsze, żeby klimat z mechaniką razem tworzyły taką spójną całość i w Battlestar Galactica to robi fenomenalnie. Ekstra gra. Drugie miejsce.
miejsce i myślę, że nie będzie zaskoczenia, skoro mówię to ja, też pewnie możecie się spodziewać, jeżeli oglądacie nasze filmiki już od jakiegoś czasu. To może być. Wiecie, że tak powiem, co jest moją ulubioną grą, ale nie tylko moją ulubioną grą, bo Piotrek też jest jej wielkim fanem. Marek, który, że tak powiem, mimo tego, że nie jest fanem gier pełni kooperacyjnych, no to myślę, że docenia też wkład tej gry. To jest Arkham Horror. Brawo! Cthulhu. Tak, w świecie Cthulhu. Jednym z najfajniejszych światów, jaki możecie uzyskać w grach planszowych, dlatego że jest do niego łatwy dostęp, bo nie ma... Bo jest za darmo. Natomiast jest to rewelacyjna gra kooperacyjna przygodowa, w której będziecie próbowali uratować miasteczko Arkham przez przebudzeniem przedwiecznych. I oczywiście tutaj teraz może być dyskusja, że o rany. Eldritch Horror jest nowszy i jest lepszy. I to już jest kwestia gustu. Eldritch Horror jest tą klasyką. Arkham Horror jest klasyczną grą przygodową. Eldritch Horror jest bardzo fajną grą też z klimatem, ale nie czuć w niej, dla mnie przynajmniej, tak bardzo tej przygody, którą czuć w Arkham Horror. Arkham Horror ma też gro dodatków, jeżeli jesteście zainteresowani rozbudowaniem tej gry. Możecie sobie dokupywać te dodatki, mały, duży. I będziecie jak będzie dużo duży, to będziecie grali z Normetką. Tak jest. Bo, nie, bo rzeczywiście. Tam się dzieje. Znaczy, tak, co? Halo, tutaj jakaś tylko mikro, tak, falówka. Co jest, Stefan, co zobacz, to jest na polu D23 km dalej. Nie, słuchajcie, gra jest ekstremalnie rozbudowana. Ja tutaj muszę przyznać, że to była taka jedna z też pierwszych gier, w którą zagrałem, bo miałem znowu przejściu do gier planszowych. Jest to gra, w którą nie umociłem tak długo, przez jakieś tam naprawdę bardzo późne pory wieczorem, dzięki temu ta gra zdobywała kolejnego klimatu. Aż po prostu wreszcie mi się nie udało tej gry po prostu przejść. To było fajne i fan nie skończył się w momencie, kiedy tą grę skończyłem, bo chciałem jeszcze raz. Tak. Chciałem jeszcze raz to sprawdzić. Jak Marek mówi, że on grał setki razy w Battlestar Galactica, tak ja mogę powiedzieć, że grałem setki razy w Arkham Horror i za każdym razem bawię się dobrze, czy przegram, czy wygram. Ona ma, ja prowadziłem sobie nawet statystyki, znaczy liczyłem, jaką postacią grałem, przeciwko komu, ile razy wygrałem, ile razy przegrywałem i to jest bardzo fajne. Wychodziło mi, że mieliśmy wygrywalność na poziomie 60% cały czas. Co jest takim, wydaje mi się, bardzo dobrym procentem, dlatego że mimo wszystko wygrywaliśmy więcej, więc nie czuliśmy tej frustracji, ale na tyle często przegrywamy, że nie jest to gra łatwa, tak? Więc to jest optymalny dla mnie taki chyba procent. To jest 60%, czyli wygrywamy, ale często stajemy w dupę. Gra jest rewelacyjna, jeżeli chodzi o klimat. Tak, klimat. Czuć po prostu przygodę, przygoda się na nas rozlewa. Czy generalnie w grach kooperacyjnych, jeśli za łatwo wygrywacie, to albo źle przydaje instrukcję, albo nie ma klimatu, albo gracie w znak starszych bogów. Tak, to prawda. I tyle. Słuchajcie, przechodzimy do pierwszego miejsca. Słuchajcie, przechodzimy do pierwszego miejsca. Wszyscy tutaj czekają, zastanawiają się, podgryzają paznokcie. Albo po prostu wiedzą, co znajduje się na pierwszym miejscu. Nie bez powodu ja mówię, co znajduje się na pierwszym miejscu, ponieważ wylądowała na nim bardzo szczęśliwie, a właściwie nie spadła z tego miejsca, gra pod tytułem Chaos w Starym Świecie. I słuchajcie, do tej pory można było mówić, że tylko i wyłącznie to była jakaś moja fanaberia. Nie, moja ślepa miłość do tej gry, która trwa absolutnie cały czas. Tak, jak najbardziej. I ta miłość się nie skończyła w momencie, kiedy i Carlos, i Marek dołączyli. Tak jest, skoro jest na pierwszym miejscu, dołączyli do tego grona oceniającego te 50 najlepszych gier i oni również przyznali, że ta gra po prostu miażdży klimatem. Nie pomijam to, jak została wykonana, bo oczywiście można się czepiać w nieskończony do tych kultystów, które te słoneczka odkładają. Ale dobra, absolutnie. Ile ta gra ma lat, ludzie? Tak. Naprawdę, nie przesadzajmy. Gra jest wydana w którym? Kurczę, w 2000... dawnym roku, 11? Ale generalnie, absolutnie. Ale generalnie w mojej opinii się nie jakoś specjalnie zestarzała i za każdym razem, kiedy ją po prostu się wyjmuje na planszę, nie znam osoby, która po prostu po tej partii z tejże gry odeszła i stwierdziła, nie będę w to grał, bo to jest słabe. Nie, ta gra broni się absolutnie z każdej strony.
No bo super rzecz. W wielu grach jesteśmy bogami, którzy rozgrywają właśnie partię na skórze zdartej z człowieka i planują zajęcie. Właśnie tego nie chciałem mówić. Ale zawsze o tym mówimy. Ale w każdym razie mechanika też, no, klimat to jest jedno, bo naprawdę super jest, że jesteśmy znowu po tej złej stronie i możemy się powyżywać na ludzkości. Oczywiście świat Warhammera, który znowu daje 10 punktów. I jeżeli nie graliście w Chaos w Starym Świecie, to przykro mi, ale prawdopodobnie coraz mniejsze szanse, żeby zagrać. Dlaczego? Straciło prawo do wydarzenia. Ale mechanika, mechanika, sposób kontrolowania planszy, to, że każda frakcja ma zupełnie inny styl gry. Dokładnie. Ze względu na to, że jakie mamy bóstwo, jedne są bardziej takie bitewne, jedne są bardziej magiczne, bardziej zdradliwe. Dodatkowo rewelacyjny dodatek, czyli rogaty szczur, który jest chyba jeszcze trudniejszy do dostania. Też trzeba przyznać, ten dodatek absolutnie miażdży pod względem historii wydawania dodatków do gier, ponieważ w tym malutkim pudełeczku jest po prostu tyle komponentów w środku, które z jednej strony nie, jest dużo tych elementów, ale które po prostu są w stanie zmienić samą rozgrywkę. Bo oczywiście możemy sobie zagrać z tym rogatym szczurkiem, ale możemy również zagrać sobie kartami, które zmieniają działanie bogów. Więc właściwie dostajemy nowe karty, nową grywalną nację, możemy sobie pograć w 5 osób, ale w sumie gramy w zupełnie inną grę. Super! Słuchajcie, i ja wiem, że teraz ktoś powie, że o Jezu, znowu, w Starym Świecie, to jest taki starość, a przecież teraz wyszły takie fajne gry o wikingach, które też mają krew w nazwie i w ogóle są takie mroczne. Tak, to są dobre gry, ale w naszym sercu tak nadal jednak chaos bije w Starym Świecie. Chaos w Starym Świecie. U mnie bije Korn. No co ja mam wybrać? No teraz wybierasz. Więc ja teraz wybieram Nurgla, bo jestem zielony i tak jest. Ja lepiej gram Slaleszem, chcę powiedzieć. Jakoś zawsze mi to ciężko idzie, ale wygrywam. Dobrze, tak, ja jestem taki Slaleszem. Masz zieloną koszulkę. No właśnie, jestem taki nurglowy, dobrze. Tak, okay. W każdym razie naprawdę Chaos w Starym Świecie broni się od wielu, wielu lat stylem, mechaniką, klimatem. Gra naprawdę ciężka u nas w naszym sercu do przebicia. Naprawdę świetna. Bardzo polecamy. Jak nie graliście, to naprawdę warto spróbować, bo to po prostu klasyka, której nie wypada nie znać drodzy widzowie. Tak więc słuchajcie, nastąpiło już pewnego rodzaju rozstrzygnięcie. Za chwilę zobaczcie ostatnie już niestety losowanie. Słuchajcie, bardzo, ale to bardzo było miło mi z chłopakami kręcić te odcinki. Bardzo dziękuję. A nie było nam łatwo się dogadać, więc musicie też wziąć pod uwagę to, że ta lista jest pewnym naszym po prostu konsensusem, do którego musimy się dogadać, tak? Bo każdy z nas ma pewne gry, które wstawiłby wyżej, niżej, w ogóle topnąłby. Ale są to gry, 50 gier, do których jesteśmy w stanie się zgodzić, że one zasłużyły na to żeby być tutaj na naszej liście. I te gry wypada znać, więc jeżeli w którąkolwiek z nich nie graliście, a się zastanawialiście, co by tu zagrać, co by wypożyczyć, co by kupić, to na pewno coś dla siebie na tej liście znajdziecie. Tak jest, tak więc również dziękujemy Wam, drodzy widzowie, że przez te 5 odcinków nam towarzyszyliście, komentowaliście, lajkowaliście, porzucaliście jeszcze te filmiki w jakichś różnych dziwnych momentach internetu. Bardzo Wam za to dziękujemy. No i cóż, do zobaczenia prawdopodobnie za rok, ale spokojnie. Chyba wcześniej też tam się wcześniej spokojnie. Pamiętajcie, że po tej 50 po malutkiej przerwie będzie wasza top 50. O, to wtedy my się powyżywamy. Tak, my się będziemy wyżywać. Co i dali, co tam żywie. Że nasi widzowie się jakoś specjalnie nad nami nie wyżywają. Dobra, więc wyglądają porządne tytuły. W ogóle tak, dziękujemy naszym widzom za to, że trzymają naprawdę wysoki poziom i kultury. Naprawdę. Kultura. Bardzo nam miło. Na tym poziomie. Tak, bardzo dobrze. Słuchajcie, tyle jeśli chodzi o nas, to teraz ostatnie losowanie, czyli przechodzimy do maszyny losującej. Maszyna losująca, w twoje ręce oddajemy ostatnią grę. Przechodzimy w takim razie do naszego świątecznego losowania, jak widać w takiej pięknej, świątecznej, choinkowej atmosferze, ponieważ już za mniej niż tydzień będzie, no tak. Będą święta. Tak więc moja kochana żona, Wel Klaudia, ostatni raz losuje. Słuchajcie, zabieram się za mega, mega, mega porządne losowanie i uwaga, słuchajcie, uwaga, uwaga, żebyście nie mówili, że mało. No i teraz mam sprzątanie, a dzisiaj, kochanie, sprzątaliśmy, wiesz? O, to był tylko bardzo dzielny mężem. Dobra, słuchajcie, ale może też powiem, co wygramy. Słuchajcie, do wygrania jest gra Time Stories. To niedługo będą dodatki, tak więc uwaga, wygrywa Mata podkreśnik PVP. Jak Klaudia dzisiaj wycinała te rzeczy, stwierdziła, że macie bardzo fantastyczne niki, tak więc gra wędruje do Mata
podkreśnik PVP. Słuchajcie, to było może ostatnie losowanie w tym roku, ale już w następnym kolejne losowania dla naszych subskrybentów. Już zaraz po nowym roku będzie piątka najbardziej przereklamowanych gier. Na to czekacie chyba najbardziej. Masz jakiegoś faworyta? Agricola. Bo najbardziej przereklamowana Agricola. Nie, nie to. Będzie 5 najbardziej przereklamowanych gier. No i oczywiście. Myślałam, że mówisz o tej top 5 tysięcy widzów. A ja o właśnie, widzę. I właśnie, i drugie losowania, dużo, bardzo bogate i w ogóle to najlepsza 50 was, drodzy widzowie, tak więc. Dlatego subskrybujcie kanał. Bardzo nam to pomaga. I jest bardzo miłe i fajne i w ogóle. Tak więc tyle. Żegnamy się w tej świątecznej wszystkiego atmosferze. Dobrego na święta, ja wam życzę. Dokładnie. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.